Dobry wieczór! Dzisiaj troszkę w zmienionej scenerii. Czekajcie, muszę się dobrze ułożyć, żeby was dobrze widzieć, żeby was dobrze słyszeć, żeby mieć z wami dobry kontakt. W zmienionej scenerii, na kanapie, ponieważ dzisiejszy odcinek to jest kolejny odcinek parapsychologicznych pogadanek. No a jak parapsychologiczne, czyli psychologiczne, to powinny odbyć się na kozetce, czyli na kanapie, co też właśnie robię. Spróbuję się usadzić po turecku, żeby mieć ogląd taki troszeczkę bardziej kozetkowy. No i będę pocierał ręce. Fajnie znowu was widzieć. Znaczy, fajnie was znowu widzieć. I będę sobie dzisiaj rozpowiadał o takich rzeczach. Miałem bardzo fajny poranek. Bardzo fajny poranek. O, cicho, sierżant przyszedł. Cześć, sierżant. Cześć, szeryfie. Co? To jest właśnie szeryf. Chodź tutaj, kochany. Chodź. Chodź się. A i tu będę sobie leżał teraz, tak? Dobrze, psusko. No tam psusek, psyset, to mi ogrzejesz trochę nogi. Zimno u nas dzisiaj. No właśnie. Mój ty chłopaku piękny. To jest mój sierżant. Sierżant nazywa się Hilton. To jest szeryf całej ulicy. Tak? Tu rządzi i pilnuje wszystkich. No, miałem bardzo fajny poranek. Poranek, który polegał na tym, że sobie pogadałem bardzo fajnie z taką jedną przesympatyczną dziewczyną, która nazywa się Ania Dąbrowska i też prowadzi swojego bloga. Ma tego swojego wideobloga, który opowiada o jej synu. Znaczy tam jest, tak, Wesołe Zabawy Filipa. Zapraszam. Bardzo, bardzo fajna rzecz. Pooglądałem sobie kilka odcinków i powiem wam szczerze, że no, też fajny pomysł na pokazywanie takiego życia rodzinnego. Takiego jest tata, mama, jest syn, robią jakieś aktywności, projekty. Fajne, naprawdę fajne. Znajdziecie linka do tego wideobloga, do tego kanału w ogóle. Znajdziecie linka oczywiście pod moim dzisiejszym wideonagraniem. I tam zresztą znajdą się różne inne linki, nie tylko ten jeden, ponieważ dzisiaj będę chciał też poopowiadać chwileczkę o takich rzeczach, które mnie osobiście bardzo interesują od wielu lat. Będę sobie tak głaskał. Tak, tu jesteśmy królewcze. Tak, od wielu lat interesuję się takimi rzeczami, na przykład jak karma, jak reinkarnacja, jak tego typu rzeczy. Właśnie też dzisiaj z Anią sobie porozmawialiśmy rano bardzo fajnie. Popisaliśmy sobie, bo na Messengerze się to wszystko odbywało. I popisaliśmy sobie o właśnie takich karmicznych rzeczach, bo karma i te nasze koneksje i połączenia karmiczne i takie energetyczne połączenia między sobą. A wzięło się to z tego, że tak zacząłem sobie z Anią pisać. Ania wcześniej polubiała moje wideoblogi. Tam wymienialiśmy się jakimiś komentarzami na YouTubie i nagle zaczęliśmy pisać sobie na Facebooku i no i kurczę, się po prostu otwarł taki kanał. Kanał się otwarł, że hej. I to mnie skłoniło też do takich przemyśleń. Wcześniej też miałem takie, ale tutaj się to bardzo ładnie zamanifestowało. A mianowicie, że spotyka się po raz pierwszy, nie wiem, pewnie niektórzy z was mieli już takie doświadczenia albo nie. Ja je mam dosyć często, że spotykam po raz pierwszy kogoś, i albo tą osobę lubię, albo nie. Jeżeli tej osoby nie lubię, to no, okazuję jej szacunek, bo tego oczekuje jakaś tam komunikacja międzyludzka. Natomiast jeśli właśnie mam takie uczucie, to jest takie wewnętrzne uczucie, że kurczę, ja cię znam, ja cię już spotkałem, mam takie, po prostu mam takie bardzo głębokie odczucie i to jest tak silne, że ja po prostu wiem, że tak było. I tak było z Anią, tak było z paroma innymi osobami w moim życiu. Ojej, z wieloma. Ale skupmy się dzisiaj na tym spotkaniu z Anią, właśnie na tej rozmowie, że no kurczę, laska, ja wcześniej z tobą nie rozmawiałem, coś tam, a ja po prostu rozmawiając z tobą, pisząc z tobą, nawet nie rozmawiając tak fizycznie, pisząc z tobą, ja po prostu czuję, że mamy między sobą bardzo głęboką, karmiczną koneksję, taką, takie połączenie jest, że hej, że rozumiemy się po prostu bez słów prawie, że lub wychwytujemy w lot to, co mamy na myśli. No, coś niesamowitego. I tak mnie to nakłoniło, bo też chwilę gadałem za nią
Tak właśnie i powiedziałem nawet, że dzisiaj nagram o tym odcinek, więc nagrywam, no czy o królewiczu, tak, mój sierżancie. Tak, jesteś najmądrzejszy, najpiękniejszy. I ma się właśnie o tej karmicznej, o tych karmicznych powiązaniach. Bardzo wiele razy w moim życiu zdarzało się właśnie tak, że spotykałem kogoś zupełnie nowego i od razu było takie połączenie, że hej, no. Że no, to trudno jest opisać słowami. To jest coś takiego, że pierwsze, widzisz osobę i mówisz, kurczę, ja cię już spotkałem. Potem się okazuje, że nigdy w życiu tej osoby nie spotkałeś, ale jakieś fizyczne podobieństwo do kogoś, kogo już spotykałeś, czyli no być może jedna, nie wiem, rasa, grupa, nie wiem. Druga rzecz, zaczynasz rozmawiać z taką osobą, wymieniać się informacjami, po prostu rozmawiać. I czujesz, że no masz takie połączenie, masz taką koneksję z tą osobą, że ej, nie, my się nie spotkaliśmy po raz pierwszy. No i co? No wnioski są takie, przynajmniej moje, że karmicznie pewnie jakiś czas temu, ileś tam wcieleń może temu, może w zeszłym, może w 15 wcieleniu wstecz, ja z taką osobą byłem bardzo blisko, dlatego teraz, jak się spotykają nasze dusze, ubrane w inne ciała, no, tak wygląda, nasze dusze ubrane w inne ciała spotykają się i nagle się odkrywają na nowo takim hello, spotkaliśmy się na nowo. No i powiem wam, że to jest takie bardzo radosne też, między innymi dla mnie cieszyć. Ja będę tu przerywać chwilę, bo ja go lubię, głaskać, on jest kochany. Kochany, jest mój najpiękniejszy pies, on już ma 9 lat, a cały czas zachowuje się jak szczeniak. Ma w sobie bardzo dużo energii, za dużo czasami, tak, hałasujemy. No i jest takim moim piusiem, teraz on, to ma, no, on ma teraz okres zimowania, bo jest zimno. Na dwór chodzimy tylko po to, żeby siusiu, kusiku, kupa, no. A tak to w domku lezymy. No, nie, jest fantastycznym psem. I też jest karmiczny ze mną, też. To był taki moment właśnie te 9 lat temu, jak moja koleżanka zadzwoniła do mnie, moja przyjaciółka, nie koleżanka, przyjaciółka bardzo serdeczna, taka moja siostra duchowa, zadzwoniła do mnie, że znalazła psa. Nie bardzo wie, co ma z nim zrobić, ponieważ pies jest strasznym rozrabiaką, jest 3-miesięcznym szczeniakiem, jest przebadany przez już weterynarzy i tak dalej, no ale tam zaprowadziła go do cioci, ciocia go miała 2 dni, po czym zadzwoniła, żeby zabrała tego psa ze sobą, ponieważ pies rozrabia i w ogóle jest niegrzeczny i tak dalej. Potem zaprowadziła do kuzynów. Ci kuzyni po 5 dniach zadzwonili, zabierz tego psa, bo on po prostu nam rozpierdziela cały dom i życie. No i ona w końcu go u siebie w biurze, bo prowadziła biuro podróży, u siebie w biurze, no, parę dni zatrzymała, no i zadzwoniła do mnie, Micho, znajdź mi dom dla psa, bo mam takiego piesia znalezionego na ulicy, znaczy na drodze szybkiego ruchu tak naprawdę, na zerwanej smyczce był, czyli ktoś go może przywiązał do drzewa, on się urwał. No i mam takiego berbecia i trzeba coś z nim zrobić, znaleźć mu dom. Mówię, dobra. A ona zadzwoniła w momencie, kiedy ja byłam w pracy, więc ja mówię, dobrze, to ja po prostu do ciebie wpadnę i rozkminimy, co zrobić z tym piesem, znajdzie się mu dom. No i słuchajcie, wszedłem do tego biura. Jej. Pies mnie zobaczył, pies spał w ogóle. Pies, jak wszedłem, wstał, zobaczył mnie i po prostu to było takie I love you! Rzucił mi się prawie na ramiona. I powiem tak, no to był najbrzydszy pies, jakiego w życiu widziałem. A on tak wypiękniał przez te wszystkie lata. No wypiękniał chyba tą miłością wzajemną. Miłość była od pierwszego wejrzenia. Od pierwszego. To było takie coś, ja mówię do niej, Basia, nie, nie szukamy domu, ja tego psa po prostu zabieram ze sobą. On będzie mój. No i jest. I przemierzył ze mną prawie całą Europę. Mieszkaliśmy już w kilku państwach razem. No zawsze ze mną, zawsze. Najdłuższe rozstanie, jakie mieliśmy, to trwało 2 miesiące. Właśnie jak przyjechałem do Anglii, to piesek został z moją mamą w Polsce na chwilę. A jak się już tutaj urządziłem w tych 2 miesiącach, to właśnie przyjechał piesek. Moja mama zresztą do dzisiaj z takim przekąsem opowiada swoim znajomym, że no tak, Michał wjechał do Wielkiej Brytanii i najpierw ściągnął psa, a potem dopiero mnie. No i tak to, no nie, no ale tak prawdziwie miało to miejsce. I połączenia karmiczne. Nie wiem, kim był mój piesek w zeszłym wcieleniu. Nie wiem, może teraz jest pieskiem dlatego, że coś zbroił, albo może nie, to jest taka nagroda w życiu. Może tak być. Zresztą ostatnio, jak tak, mój piesio to się cały dzień wyleguje. I zrobiłem mu kilka zdjęć, ja je opublikuję dzisiaj na Facebooku, myślę, albo jutro.
ale zrobiłem mu zdjęcie, jak właśnie rozkopuję moje łóżko w sypialni, albo jak śpi sobie gdzieś. I tak pomyślałem sobie, zrobiłem też zdjęcia mojej mamy śpiącej na kanapie, po taką drzemkę sobie ucinającym, sobie pomyślałem, kurczę, w następnym wcieleniu ja bym strasznie chciał być angielską emerytką, ewentualnie psem. No bardzo wygodne życie prowadzicie, obydwoje. Ja tu znikam do pracy, nawet niecałe, a tu się okazuje, że w domu po prostu jest sielana spania razem, a jeszcze mam układ. A, mają układ obydwoje, moja matka z psem, jaki mają układ. Się wzajemnie dokarmiają i się grzeją. A jeszcze mamy w kuchni mysz. No, powiem wam, to jest śmieszna sytuacja, bo to jest mysz w kuchni. Mój piesek jest w ogóle pieskiem polującym. Jeżeli idziemy na spacerek, spuszczamy się w parku, tak? W sensie ze smyczy, bez skojarzeń. Spuszczamy piesa w parku ze smyczy. No jest jakaś wiewiórka albo coś innego, tu dużo zwierząt żyje, bliski też. No to jak mój pies widzi coś, co jest żywe i spierdziela przed nim, no to rura, tak? No bo trzeba upolować. A z tą myszą, wyobraźcie sobie taką sytuację. To było w zeszłym tygodniu, chyba w sobotę albo wcześniej. Gotowałem coś w kuchni wieczorem i wyszedłem z tej kuchni, poszedłem do łazienki, wracam. Mój pies leżał, on sobie spał. Właśnie w kuchni, na środku kuchni sobie tak leżał i się wyśpał. I słuchajcie, przed jego nosem przeskakuje brązowa mysz. Ja to widziałem na własne oczy, wchodząc do kuchni. Ta mysz po prostu skakała. On miał oczy otwarte, on widział tą mysz i taki... W normalnych warunkach by gonił zwierzaka i ja wtedy zrozumiem, oni mają jakiegoś deala. Tak, on sobie właśnie wzdechnął chyba na potwierdzenie. Macie deala z mychą? No macie deala z mychą. Nie zwraca na tą mysz uwagi w ogóle. W ogóle. Ta mysz się zamanifestowała już później jeszcze chyba ze dwa razy. Pies. Nic. Nic. Przypuszczam, że gdyby kicał jakiś kotek albo coś, to... Dobra, nie ma kotków. To tak. A tu mycha i powiem wam, mają deala. No i to też wracając do tych karmicznych połączeń. Właśnie z Anią tak dzisiaj rozmawiałem. Czułem taką bardzo fajną energię od niej. Tak nam się fajnie rozmawiało. Wcześniej nam się fajnie pisało. Znaczy, też rozmowa była pisana, ale i właśnie mówiliśmy o tym obydwoje, znaczy rozmawialiśmy o tym, że są połączenia karmiczne, są bardzo silne i one się bardzo manifestują właśnie w taki sposób. Teraz w ogóle mamy bardzo specyficzny czas na Ziemi, bo nam się i energetyka podnosi, i słoneczko nam szaleje, i właśnie ta energia ludzka nam tak wibruje coraz wyżej, spiralnie zresztą, o tej spirali też porozmawiamy. Ale w następnym odcinku rozmawiałem też dzisiaj z Moniką. Monika to jest taka magiczna postać w moim życiu, która się też zamanifestowała przez to wznoszenie. Ale zanim o Monice, bo Monika to jest taki specjalny temat, zanim o Monice też dokończę właśnie o tych połączeniach karmicznych, że ja od jakiegoś czasu, od kilku miesięcy pracuję nad sobą, w sensie, żeby się oczyścić, bo wychodzę z założenia, że miałem w sobie wiele takiego brudu karmicznego, to znaczy z zeszłych wcieleń pewnie różne rzeczy, na przykład to, że się bałem, to, że czułem się niepewnie, to, że byłem zakompleksiony. To są wszystko rzeczy, które się wynosi prawdopodobnie z poprzednich wcieleń, a również w tym życiu tutaj na Ziemi mamy programy od samego początku, tak, jesteśmy edukowani przez przedszkole, przez szkołę, przez ludzi, przez otoczenie, przez rodziców, rodzinę. No i wtłacza nam się do głowy różne rzeczy i one są programami, one się programują, cześć, choinka, to nie jesteś choinka, jesteś pana. I one nam programują różne rzeczy w głowie, które właśnie tak, no, powodują potem w tym dorosłym życiu różnego rodzaju zawirowania, na przykład to, że jesteśmy zakompleksieni, że mamy jakieś lęki, że obawy, że nie potrafimy, nie wiem, na przykład pogodzić się z tym, że dzieją się jakieś porażki w naszym życiu, a przecież porażka każda jedna jest takim elementem wartościującym w życiu, no bo co z takiego życia, w którym wszystko się układa? No jest fajnie i wygodnie, ale takie życie, w którym co chwilę się coś pieprzy, a i musimy to naprawić i dajemy sobie z tym radę, i potem mamy z tego satysfakcję, jest o wiele bardziej wartościowe moim zdaniem. No i właśnie te karmiczne rzeczy tak sobie rozkminialiśmy i doszedłem do wniosku, też czyszcząc samego siebie przez ostatnie parę miesięcy, że jaki byłem rok temu, jaki jestem teraz, no zupełnie inny. Dlatego, że na przykład zacząłem akceptować swoje, już mówiłem o tym we wcześniejszych odcinkach,
zacząłem akceptować swoje wady, zacząłem akceptować swoje niedoskonałości, zacząłem je lubić przede wszystkim. Bardzo lubię moje niedoskonałości. Jedną z bardzo wielu moich niedoskonałości jest ta, że za dużo gadam i bardzo to lubię. I bardzo to lubię, polubiłem to, zacząłem to akceptować i w momencie, kiedy zacząłem tak naprawdę wewnętrznie, już tak w 100% zaakceptowałem te rzeczy, one przestały mi przeszkadzać. Nawet powiem wam szczerze, że zniknęło bardzo wiele rzeczy. Na przykład zniknęła krytyka ze strony mojego otoczenia. Kiedy zacząłem akceptować ludzi, którzy mnie krytykują, na przykład moja mama jest bardzo krytyczna wobec mnie, była. W momencie, kiedy zacząłem to akceptować, kiedy zacząłem się z nią zgadzać, kiedy zacząłem jej przytakiwać, tak, masz rację, ona przestała mnie krytykować. Tada. Dzieje się tak, dzieje się. Akceptacja, bardzo ważna rzecz. Też to, co właśnie Monika, o której wspominałem, mówiła o wewnętrznym krytyku, którego mamy w sobie. Tak, drapamy się. Tak się drapamy, ojejku. No, to drapamy łapcie. No właśnie, i wracam do Moniki, ponieważ tutaj jest kwestia właśnie tego, o czym mówiłem, o tego oczyszczania karmicznego. Jest bardzo ważne. Często możemy nie wiedzieć, jak to samemu zrobić. Możemy sobie znaleźć wiele rzeczy w internecie, ale właśnie na mojej drodze życia stanęła taka Monika Eliminowicz, fantastyczna postać, która oprócz tego, że zajmuje się kalendarzem Majów i bardzo ładnie zresztą codziennie puszcza takie informacje o tym, co w danym dniu się może wydarzyć według tego kalendarza, to Monika jest taką specjalistką od uzdrawiania drzewa życia. Czym jest drzewo życia? Drzewo życia to jest nasze życie, to jest to drzewo, które mam w sobie, które rośnie, ma albo korzeń w dół, albo w górę, to zależy jak mamy bardzo poprzewracane w głowie, a Monika potrafi to fantastycznie wyprostować. Pod moim filmem znajdziecie linka do Moniki. Zresztą poczytacie sobie jej stronę internetową, to będziecie widzieli, czym tak naprawdę Monika się zajmuje, jak fantastycznie pomaga w zrozumieniu samego siebie, wyprostowaniu bardzo wielu rzeczy. I też Monika jest osobą, która widzi energetykę, widzi różne rzeczy związane z naszą aurą, dzięki czemu fantastycznie potrafi podpowiedzieć, jak ze sobą pracować. Skorzystałem z usług Moniki, no to jest ordynarna reklama, żeby nie było. Reklamuję Monikę teraz ewidentnie, dlatego że skorzystałem z jej usług i spotkaliśmy się właśnie na takiej sesji na Skype'ie i ta sesja, ona trwała chyba 2 godziny, albo może nawet więcej. W ciągu 2 godzin zmieniłem bardzo wiele w postrzeganiu samego siebie. Dlatego będę Monikę rekomendować, ponieważ to nagranie też, które teraz robię, jest też dedykowane dla wielu tych moich znajomych, którzy już mam, dzięki mojemu kanałowi YouTube, a którzy już zadawali mi pytania, tak na przykład Ania dzisiaj, o to, w jaki sposób wyprostować samego siebie. Właśnie w taki. Zrozumienie samego siebie, akceptacja i być może sesja wspomagająca przez kogoś, kto widzi więcej i potrafi to podpowiedzieć. Dlatego tak ordynarnie reklamuję i będę reklamować rzeczy, które są fajne. Nie będę reklamować nigdy Coca-Coli ani hamburgerów z McDonalda, natomiast mogę reklamować takie rzeczy i zrobię to zupełnie za darmo, zupełnie bezinteresownie, tylko dlatego, że chcę, żeby również inni skorzystali z tych dobrodziejstw i może sami sobie pomogli. No potem właśnie mamy karmiczne jakieś zobowiązania, mamy karmiczne spotkania. To z Anią dzisiaj było takie miłe, kiedy tak samo też z Moniką, ale to z Anią dzisiaj było takie miłe. Ej, kurczę, my się znamy już chyba długo, co nie? No, gadamy ze sobą pierwszy raz, ale znamy się już długo, no. A są też takie zobowiązania karmiczne, że wszystko wokół nas jest karmiczne. Nasi rodzice są pewnie związani karmicznie z nami, dlatego się urodziliśmy na przykład w takiej, a nie innej rodzinie. I tak jak ja miałem mojego poprzedniego faceta, gdzie to też to sobie rozpracowałem. On karmiczny też był ze mną związany ten związek karmiczny był bardzo silny, ale negatywnie nacechowany, ponieważ ja w zeszłym życiu byłem osobą jego dominującą i go bardzo skrzywdziłem, a on w tym życiu jak gdyby się rewanżował, nawet nie wiedząc o tym. To po jakimś czasie dopiero wyszło. Dlatego ja naciskam na to, żeby kochać samego siebie przede wszystkim. Polubcie swoje wady. Wady są fajne. Ja zacząłem lubić moje wady teraz i widzę, jak bardzo fajnie mi się z nimi żyje. Mam wady, na przykład jestem cholerykiem, bardzo szybko się denerwuję. Strasznie krzyczę czasami, jak się zdenerwuję. Ale ja zacząłem to przerabiać na taki pozytyw. Jak już czuję, że tak we mnie wzbiera, to na przykład idę i się drę w parku, albo idę sobie poboksować.
przełożę tą energię na coś konstruktywnego lub przynajmniej neutralnego. Co? To bardzo cię dotykam? Czujesz się molestowany? No moje słonko. To jest moja najfantastyczniejsza rzecz. O, powiem wam tak, to jest ciekawe, to jest pies. Niby mówi się, że psy nie mają intelektu, duszy i tak dalej. Wyobrażacie sobie, że czasami zdarza mi się siedzieć bardzo, bardzo długo, siedzę do nocy, nie wiem, trzecia, czwarta nad ranem, bo na przykład skupiam się tam, jakiś film nagrywam, albo coś robię, albo piszę, dużo piszę. I mój pies potrafi sobie spać w sypialni, po prostu przyjść tutaj, stanąć naprzeciwko mnie, po prostu stoi, ale z takim, słuchajcie, z takim wyrzutem w oczach, gdzie ja mówię, dobrze, to już idę spać. I on wtedy tak patrzy na mnie, prycha i wychodzi. I czeka na mnie. Jak ja nie przyjdę w ciągu 5 minut, to znowu wraca i patrzy. To jest takie patrzenie, chodź do łóżka, chodź już spać, chodź już. No, takiego mam strażnika, szeryfa. No, to ten odcinek na dzisiaj chyba koniec. Nagram post komentum za chwilę. Zwłaszcza, że pojawiły się komentarze wczoraj w nocy. One zostały przeze mnie dosyć szybko usunięte, ale pojawiły się pierwsze hejty. Pojawiły się pierwsze osoby, które zaczynały bardzo brzydko mówić i pisać. Ale się tym nawet nie zmartwiły. Też karmiczne. No, ale to za chwilę w postkomentum. Obiecuję. No. Podoba wam się nowy wystrój? Jak tak, to tak, a jak nie, to nie, to proszę bardzo łapki w górę, łapki w dół, ewentualnie komentarze. Uwielbiam wasze komentarze. Tak, i dzisiaj też, ale to w postkomentum. Dobra, już nie teraz. Okej, to widzimy się za chwilę. Bi, bi.